Dzisiaj będzie na zielono z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. A więc zapraszam Was dzisiaj na króciutkie takie przejrzenie tutaj gadżetów, które można było zobaczyć na wystawie wojskowej w Kielcach. To jest chyba jakiś stary radar jeszcze, który tutaj pokazuję jako taki sprzęt, który używamy. Generalnie pamiętajcie, że ja jestem w ogóle laikiem, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, natomiast pojawiłem się na tych targach z tego względu, że kosmos i wojsko w Polsce zaczyna być coraz bliżej. To jest na przykład radar z tego co pamiętam, do pocisków Patriot. Polska teraz zamierza kupić, bo z tego co pamiętam, ileś takich pocisków za 45 miliardów złotych, więc to jest sporo. Tu jest na przykład taki ciekawy system firmy Hertz, który służy do lokalizowania dronów w powietrzu, obcych dronów, oraz do ich sprowadzania na ziemię. Wewnątrz hali mogliście spotkać i polskie gadżety, te wojskowe, i też tutaj przedstawicieli różnych krajów, od Chińczyków przez Amerykanów. Wszystkie tutaj nacje się właśnie pojawiły. I tyle, co tutaj mogę Wam takiego szybkiego powiedzieć. Tak jak mówiłem, jestem laikiem, dla mnie te rzeczy są nowe. I ja też na tych targach głównie się skupiałem na tym, żeby szukać osób, które się zajmują systemami radiowymi oraz systemami antenowymi. Ale tutaj też na przykład parę ciekawych rzeczy też Wam pokażę. To jest na przykład dron helikoptera produkowany przez Polaków, który ma po prostu być do celów wojskowych. Generalnie w ogóle drony to jest jakby temat tych chyba targów, połowa w ogóle tych stoisk to były jakieś rodzaje drony. To jest też chyba polski dron. Ten dla odmiany dron służy do tego, żeby do niego strzelać. Zamiast strzelać do prawdziwych samolotów, wystrzeliwujemy sobie takiego drona, aby potem zobaczyć, czy umiemy strzelać właśnie do obiektów latających. Tutaj mamy trochę jakichś takich pojazdów gąsienicowych. To nie są chyba czołgi, to bardziej są transportery, tak? Też tak to mówi chyba na takie typu pojazdy. Jeżeli macie lepsze nazwy, to tam wpisujcie sobie w komentarzach. Tutaj jest takie skrzydła, to obstawiam, że to pewnie jak coś cichociemnić, to czyli to jesteś komandosi prawdopodobnie. I tak, o właśnie tutaj możecie zobaczyć sobie jakichś skoczków, którzy są obładowani sprzętem na chyba trochę więcej niż powinni mieć. No zobaczmy, co jeszcze ciekawego tutaj możecie zobaczyć. No tak, drony. Tak jak mówiłem Wam, drony. I tutaj nawet są i te drony amerykańskie, i też te polskie. Ale to jest bardzo ciekawa rzecz. To jest projekt nanorobotów, czyli to są, mają być takie kuleczki. One są tutaj duże, to są duże model, a mają być mniejszy, z których potem mają tworzyć się kształty, które takie, nie wiem, różnych osób albo robotów, które właśnie się mają z takich malutkich drobinek kuleczek składać i sobie się potem reprogramować. No też było trochę pokazanych jakichś historycznych sprzętów, no i też mogliście zobaczyć oczywiście helikoptery, które tutaj na przykład Amerykanie ewidentnie przylecieli. Jak się ten helikopter nazywa? Kurczę, najsłynniejszy helikopter na świecie i wypadło mi z głowy. Napiszcie w komentarzach, jak ten helikopter się nazywa, na pewno będziecie wiedzieć. I słuchajcie, tyle, co mogłem Was tutaj zaprosić. Strzałka w lewo, strzałka w prawo, następny poprzedni film. Możecie kliknąć sobie zasubskrybować, żeby wiedzieć, kiedy następny odcinek. Kliknąć sobie w Inżynier Jadę, żeby zobaczyć sobie całą listę wszystkich filmów. Albo kliknąć Facebooka i wtedy zobaczycie fanpage Facebooka kanału Inżynier Jada. To tyle. Pozdrawiam Was z tych targów. Marcin Stolarski i do następnego razu. Cześć!